Chciałam podzielić się z Wami, jaki został mi pokazany obraz nad ranem. Zanim się nie przebudziłam, została pokazana mi starsza kobieta, która stała. Miała średniej długości włosy, takie do ramion, i wyraźnie została pokaza pokazana jej twarz. I łzy, które płynęły. I jak przebudziłam się, zastanawiałam się, pytałam Ducha Świętego, czy modlić się za tą kobietę mam, wstawiać, bo, bo płakała. I nie wiedziałam, co robić. A Duch Święty powiedział, żebym to zostawiła. Później dostanę wykład, znaczenie tego wszystkiego. I jeszcze w tym obrazie w tej kobiety było pokazane to jak zostają obcinane jej te piękne włosy, które miała byle jak zostają obcinane te włosy i rzucane na ziemię i ta kobieta zaczyna płakać i przyszło do tego takie wyjaśnienie, że kończy się wolność tą którą znamy, że przychodzi niewola dla ludu Bożego i Duch Święty dał słowo, że ten lud czci mnie wargami, a usta ich pełne są jadu, kłamstwa i kłótni. Ten lud, który mówi, że jest wszczepiony w drogocenne drzewo, obrał sobie bałwany i im służy. I będzie wielki płacz, płacz, który będzie zanoszony do nieba. Ale będzie dla wielu za późno. Jeszcze macie dziś, jeszcze wyciągam ręce do Was, jeszcze słyszę i chcę ratować. I takie słowo Pan przekazał. Krótki obraz tego wszystkiego, ale Pan jeszcze zaprasza, nawołuje nas, abyśmy przychodzili, wyznawali swoje grzechy, abyśmy porzucali letniość, kompromis, głupotę, kłamstwa, wszystko to, co nas yy, kala co się Bogu nie podoba, co jest obrzydliwością. Abyśmy byli nienaganni i gotowi w każdej chwili. Bo Pan chce czynić swoje cuda, ale żeby nas móc używać, my musimy być święci, nieskalani i musimy słyszeć głos Ducha Świętego, aby pod podawać się Panu Jezusowi we wszystkim. Miejcie dobry, błogosławiony wieczór. I cudowny czas z Panem Jezusem Chrystusem.